3 lutego w przestrzeniach Galerii na Tychelnej w miejscowości Zwoleń na Słowacji odbył się wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa pod tytułem Mimesis – Szukając tchnienia. Na wystawie zaprezentowaliśmy liczne obrazy olejne oraz akwarelowe, które stworzyliśmy w lipcu ubiegłego roku podczas 10-dniowego pleneru w Wenecji. W wystawie udział biorą artyści Tomasz Głowacz, Mateusz Kijak, Rafał Nijak, Juliusz Słomka i Grzegorz Stokłosa. Ekspozycja czynna będzie do 2 marca. Kuratorem wystawy jest pani Sylwia Sforowa-Pawełkowicz. Serdecznie was wszystkich witam, a samozrejme witam našich vzdialeností z Polska. Bol by som veľmi rád, keby ste sa nám predstavili, ale ešte predtým, ako sa nám predstavíte, dovolte mi, aby som privítal kurátorku tejto výstavy, pani Silviu Pavelkovic. Ďakujem. Takže nech sa páči, páni z ktorej strany. Ako predstavíte sa? Máme Rafał. Mám na jedný projekt, mieszkam v Trnave. Nazývam sa Tomáš Głowacz, pochodzę z Tarnowa również. Ja nazywam się Mateusz Kijak, pochodzę z Tarnowa również. Tak tento vážny problém som vyriešil, ako vidíte takto. A ako to vlastne vzniklo? Len veľmi krátko. Pred rokom pani Silvia tu nám mala výstavu v februári a ja som bol veľmi očarený jej výtvarnou tvorbou a pýtal som sa, že či pozná niekoho, kto by bol ochotný a schopný prísť k nám a prezentovať svoje veci. Ona povedala, že porozmýšľa a po nejakom čase mi dala vedieť, že by to bolo možné. Ja som veľmi rád, že začíname takúto, dúfam, že tradíciu a vo februári prídu ďalší výtvarníci z Polska a možná, že to bude mať aj reciprocitu, ale zatiaľ to je len jednosmerné. Takže tešíme sa a dúfam, že budete mať pekný kultúrny umelecký zážitok. Čo sa týka prejavu o výtvarnom umení, by som poprosil pani kurátorku, keby sa ujala slova a povedala pár vecí. Do popisu súčasného sveta sa používa teórie aktora sítě. Teória ta predpokladá, že nejsme úplne autorem svojich činov, ale že prostředí má na nás velký vliv. V minulosti ten vliv se jmenoval fatum v latině, moira v řecku a osud v česku, anebo vůle Boha. A tak to bylo s tutou výstavou, že ona mě našla a ne já jí. V červenci 2016 pět malířů z Ternova sedlo do auta a jedli do Benátek malovat. A byli to Tomáš Głowacz, Rafał Nijak, Mateusz Kijak, Juliusz Słomka a Grzegorz Stokłosa. Sprawę z pleneru jsem sledovala na internetu, protože se mi líbila tato iniciativa. Hodně jsem se naučila o tvorbě těchto malířů, jak jsem zkoušela přeložit název wystawy. A název je Mimesis, chladanie prvotného vdychu. Mimesis v řeckém jazyce znamená napodobit. V umění se používá do malby, které umělec zkouší zachytit realitu na rozdíl od abstrakce. Byl to docela problém přeložit, co malíře hledali v Benátkách. A tak přes dech jsme se dostali do inspirace, krasy a Boha ve vyznámu hebrajského ruach. A na tej teologické diskuse jsme skončili. A tak bych vás nechala s tuto myšlenku a malbama a malířmi. Děkuji moc panu Klementovi za pozvánku a vám, že jste přišli na výstavu. Pekne ďakujem.
Možná, že některý z vás, jako tak pár slov. Venecia, Benátky, tak? Nasza podróż do Benátek to było bardzo duże doświadczenie, takie bardzo pozytywne, wielkie, artystyczne. Wenecja zachwyca jako barwami, kolorami. I to jest wielkie takie miejsce, bardzo inspirujące dla nas. Stąd dwukrotny wyjazd w tamto miejsce, naszą skupinę, naszą grupą zespołu. Chciałbym też w waszym imieniu bardzo podziękować panu Józefowi Klementowi za zorganizowanie tej wystawy, naszej kuratorce Sylwii Sforwen-Pałkowicz, waszemu młodemu muzykowi, który w niej grał, i również państwu za przybycie. Bardzo państwu dziękujemy i cieszymy się, że państwo przybyli. Dziękuję.